I jedziemy. Jedziemy na kolejną galę Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Dobra Firma. W tym roku będziemy mieli 51 laureatów oraz 9 zwycięzców. Na tą samą galę, w to samo miejsce, czyli do hotelu Sheraton w Warszawie, zmierzają teraz dziesiątki polskich przedsiębiorców, aby dowiedzieć się, kto będzie najlepszą, dobrą firmą w 2023 roku. Już biegnę. Do zobaczenia na gali. Gali wręczenia nagród Dobra Firma 2023. To jest potwierdzenie słuszności podjętych przez nas działań, tego, że podążamy we właściwym kierunku. Cieszymy się, że to nasze działanie zostało dostrzeżone przez kapitułę i te nasze efekty zostały przez kapitułę nagrodzone. Jest to wielkie wyróżnienie takie samo w sobie, polegające na tym, że no, spośród tak znakomitego grona firm laureatów zostaliśmy wybrani jako ta najlepsza. Jest to pewne takie ukoronowanie, można powiedzieć, pokazanie tego, jaką drogę nasza firma przez te wszystkie lata przeszła. I ta nagroda za rok 2023 pokazuje, że my się nie zatrzymujemy, że działamy dalej i nadal chcemy być najbardziej efektywną firmą. No one knows you hide the darkest secrets that I've got. We're hiding out in the deep. Ta nagroda jest wielkim wyróżnieniem, jest koronacją trudów i pracy, którą realizowaliśmy w ciągu minionego roku razem z ZPP Podlasie. Bardzo podoba mi się to, że na gali ZPP była szansa spotkania się z przedstawicielami najlepszych firm z całej Polski.